Końcówka roku to czas wielkich zmian u Andrzeja Splutycz. Rolnik z Podlasia rozpoczął gruntowny remont w swoim domu i gospodarstwie, ale jak wynika z najnowszego filmu na kanale Gienek i Andrzej Plutycze, to nie koniec planów. Gwiazda serialu Rolnicy Podlasie chce kupić sobie wymarzony sprzęt. Co konkretnie? Zobaczcie sami. Niewielu spodziewało się, że bieżący rok przyniesie tak istotne zmiany w życiu Andrzeja Splutycz. Kluczowe okażą się ostatnie miesiące, kiedy zakończy się remont jego domu na wsi pod Bielskiem Podlaskim oraz przeprowadzi istotne modyfikacje w swoim gospodarstwie rolnym. Witam moich oglądających. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać, jak idą moje remonty. Pomału do przodu, tak jak widać. Podobnie jak Emilia Korolczuk z Laszek, chce on unowocześnić swoją działalność gospodarczą. Andrzej Splutycz był dotąd postacią enigmatyczną, lecz w jednym z filmów na swoim kanale YouTube zdradził, że prowadzi prace remontowe w swoim domu i rozbudowuje swoje gospodarstwo. W ostatnim filmie z soboty gwiazda serialu Rolnicy Podlasie odwiedziła gospodarstwo Bogdana Kubalego. Co tam rolnik z Bielska Podlaskiego robił? Razem z synem gospodarza testował maszynę do uprawy gleby bez użycia pługa. W skrócie, polega to na rozluźnianiu i mieszaniu górnej warstwy ziemi bez konieczności jej odwracania. Na początku odcinka Andrzej Splutycz wspomniał, że odwiedził Krzyśka Kubalego, aby przetestować tę maszynę, ponieważ sam planuje ją zakupić. Jak to zaznaczył rolnik z Podlasia, oranie ziemi jest już nieopłacalne. Reakcje na ten film na kanale YouTube były liczne. Fani serialu Rolnicy Podlasie zastanawiają się publicznie, czy Andrzej Splutycz, który planuje zakupienie tak dużej maszyny, będzie w stanie ją obsługiwać. Jak myślicie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.